ważnych głosów. Duda Andrzej Sebastian. 8 630 627 głosów. To jest 51,55% liczby głosów ważnych. Komorowski Bronisław Maria. 8 112 311 głosów. To jest 48,45% liczby głosów ważnych. Państwowa Komisja Wyborcza stwierdziła, iż w ponownym głosowaniu w dniu 24 maja 2015 roku spośród dwóch kandydatów na prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej więcej głosów otrzymał i stosownie do artykułu 127 ust. 6 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz artykułu 292 paragraf 4 Kodeksu Wyborczego na prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej został wybrany Duda Andrzej Sebastian. Pod niniejszym obwieszczeniem znajdują się podpisy wszystkich członków Państwowej Komisji Wyborczej oraz odcisk Państwowej pieczęci Państwowej Komisji Wyborczej. Proszę Państwa, ogłoszone przed chwilą przeze mnie wyniki głosowania były ostatnią fazą całej procedury wyborów prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Ona rozpoczęła się już w lutym tego roku, dokładnie 4 lutego bieżącego roku, kiedy marszałek Sejmu w drodze postanowienia zarządził wybory prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Wtedy rozpoczęła się cała procedura wyborcza zmierzająca do wyboru prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej poprzez poszczególne czynności, poprzez powoływanie okręgowych komisji wyborczych, poprzez rejestrację komitetów wyborczych, poprzez rejestrację przez komitetów kandydatów na prezydenta, przez Państwową Komisję Wyborczą, poprzez powoływanie obwodowych komisji wyborczych. Obwodowych komisji wyborczych, jak wiemy, jest ponad 27 tysięcy w kraju. W cały przebieg organizacji i przebieg